Witam wszystkich, jestem Elity i jest ze mną dzisiaj Michal 17001. Witam. A to jest gra Don't Starve. Gra jest podobna, no tak, trochę podobna do Minecrafta, do Terrarii. No i ona jest właśnie 2,5D. Tutaj koleś się pojawia, mówi, że niedobrze wyglądamy. Trzeba się zbudować ognisko przed nocą. Dobra. Wstajemy. Tu mamy nasz stan, głód, życie. I to niedawno się pojawiło. Wyobraźnia. Na początek najlepiej zebrać troszeczkę patyków, aby zrobić czapur, siekierę. Właśnie trzeba szukać takiej kamyczki. Jeden nam wystarczy i możemy robić, już mamy. Możemy zrobić już siekierkę i już mamy ją. Na początku gry jest zawsze łatwo. Co 5 dni rośnie nam broda. Ostatnio wcześniej jeszcze w wersjach była mądrość tutaj, ale ją usunęli. No i chyba dobrze to zrobili, bo teraz można tam robić takie różne rzeczy więcej, bez mądrości, bo tam są takie rzeczy, które nie znamy i możemy je tylko później poznać, kiedy zrobimy taką machinę mądrości, do której coś włożymy, to ta mądrość pójdzie do nas. Później na przykład będziemy mieli 30 punktów, na przykład jakaś rzecz będzie na przykład za 30 punktów, użyjesz to i będziesz umiał już tą rzecz. Taki crafting. Na razie to umie nasz robić siekierę, kilof i oczywiście ognisko, pochodnie i oczywiście plecak, pułapkę, farmę, maszynę, no i oczywiście mury. Oraz kilka rzeczy. Tego nie widać, to wygląda jakby to było tak mało, bardzo mało, ale tak naprawdę, jeżeli będziemy koło takiej tej maszyny, ona nam odblokowuje nowszy crafting, recepty i będziemy mogli wtedy więcej się pojawić tutaj opcji do nauczenia się tam jakichś rzeczy. Jest ta, że magia oraz około chyba 11, no postaci. Każda postać ma swoje zdolności i każda postać potrafi coś innego budować. Na razie gramy Wilsonem, o ile się nie mylę, i on jest pierwszą naszą postacią. Później te tutaj dni mamy, to leci, aż wreszcie tak zginiemy, na przykład będzie 10 dni, przeżyjemy, zginiemy, to przeliczy nam te wszystkie dni, które przeżyliśmy. No i da nam tyle expa za te wszystkie dni. Trawę też zbierzemy, bo dzisiaj mogę sobie zrobić taką czapkę farmera, która fajnie wygląda. Te zające, się nie mylę, no chyba tak. One lecą do dziurki, jak ktoś podejdzie. Lepiej iść, aby je zabić, lepiej iść od strony dziurki, to oni będą lecieć wprost na nas i do tej dziury.
wtedy będziemy mogli zadać cios o pustynię. I zginie po prostu. Nie wiem, ale tu może być coś. Ojejku. Nie, nie starczy nam. Ale tak. Ej, a mogę się na chwilę wtrącić? No jasne, a co? A ta gra jakby działa na multi? Tak, właśnie. Powiem ci tak, że ta gra, tak o ile pamiętam, oni planują właśnie zrobić multiplayer. A jeszcze nie ma. Ale ja się nie mylę. No dobra. Więc budujemy teraz ognisko. O, czy nam stworzy? I proszę. Czemu ognisko? Ponieważ w ciemnościach znajdują się nieciekawe rzeczy. Na przykład? No na przykład, nie wiem, bijące jakieś te potwory, które ci występują, znaczy piątego dnia. Od 5 do 7 dnia. To tak mi się zdarzyło. I to są takie czarne świnie, które są nawet mocne, jeżeli nie masz na przykład włóczni. Ale włócznie można łatwo zrobić później. Aby nam ognisko nie zgasło, musimy dokładać paliwo, czyli na przykład drewno, węgiel, wszystko, czym się da palić. Wszystko, co się da palić. Wszystko możemy gotować, na przykład pieczymy sobie tutaj na przykład nasiona. Tu pokazuje nam stan świeżości danego jedzenia. Na przykład pieczone marchewki, jagody. Te jagody akurat, jeśli jak masz na przykład mało życia, to ci pomagają to życie odnawiać powoli. Bo życie się odnawia bardzo, bardzo długo. Aby się odnowiło, na przykład byś miał pół życia gdzieś, będzie się odnawiać około 5 dni, takich tutaj. Jeżeli jest noc, ta wyobraźnia, ona spada, bo powiedzieć tak, postać się boi. Jestem zmęczony. No, zmęczony po prostu też. Też tak powiem. Dobrze powiedziałeś to. Jest zmęczony. Najpierw się wtedy zrobi śpiwór, się wyspać, ale nie mamy za bardzo materiałów i jeszcze się tego nie nauczyliśmy. Co możemy robić nocą? Możemy biegać sobie dookoła ogniska i śmiać się. Albo uważać. Jak można poznać, kiedy zaatakują nas potwory? Około może prawie pełnia księżyca i dziwne dźwięki oraz w ciemnościach białe oczy. To są oznaki tych potworów, które nie występują w dzień. No i tak, zaczął się kolejny dzień, dzień drugi. Możemy sobie teraz zrobić kilof i trochę tych kamieni porozwalamy, żeby nam wypadło złoto, bo jest taka szansa, że z tych kamieni może wypaść, o, właśnie złoto. Teraz możemy zrobić maszynę mądrości. Oj, nie mam miejsca. Mamy tutaj, ok. Właśnie, zrobiłem plecę. Plecę nam dodaje około 8 wolnych dodatkowych miejsc. Dobra, czego nam brakuje? Kamienia. Ojejku, a nic to nam skaśnie. Chociaż i tak zbudujemy nowe. Tak, mogę zrobić następny. Poszukamy trochę kamieni. Kamień jest tutaj. Skała. Okej, kopiemy. O, kolejne złoto. Złoto, jak była ta mądrość, było najbardziej cenne. Jak się wkładało, to się
oddawało ci około 30 punktów mądrości. Taka siła tego złota była. Kamienie można znaleźć bardzo, bardzo rzadko. Tutaj się nam trafiło, tak się nam ten świat zrobił i akurat trafiliśmy na pustynię. Dobra, więc zróbmy tą machinę już. Postawmy go, postawmy ją. Dobra, język mi się dzisiaj plącze. Postawmy ją około tutaj ogniska najbardziej. Jeżeli podejdziemy, pojawi się nam kilka nowych rzeczy. Patrzcie, jest tyle. Się nam pojawia na przykład, o. Na przykład do walki. O, głodny jest. No to jest. Jedz. Zjedz to. Dobra. Musimy najpierw zrobić linię. O. No i teraz umie już robić na przykład linkę. Śpiwór. Mamy śpiwór. To mnie bardzo cieszy, bo mamy teraz śpiwór. Ale potrzebuję patyka. Jest. Biorę 3 na wypadek. Na przykład mi się skończyła siekiera. Tak mi się kończy akurat. No i możemy zrobić włócznie. No i proszę. To da nam trochę odrobinę odwagi w nocy. Zbieram jeszcze jakieś tu materiały, które nam się przydadzą. Bardzo. Każdy materiał zawsze się przydaje. Tu widzimy taki niby, taką ścieżkę. Mi się to kojarzy z mostem takim, ale to tak nie jest. I są, jak w Minecrafcie, różne biomy. Jest dziura. A tak! Jest! O, mamy mięso. O! Ognisko się nam zniszczyło. Dobra. Zrobimy nowe. O! Ojejku. Ojejku, ojejku. O nie, nie, nie. Nie, nie. A! Jest! Po co stworzyłem dwie siekierki, jak mam miałem na zapas z jedną? Kolejną stworzyłem, tylko zmarnowałem flint. Dobra. Jest noc, my się prześpimy, więc nocne patworki, papa. No i wstajemy rano. Głód na trochę spadł. Wyobraźnia nam podrosła, oczywiście. Tak nazywam to. No jeszcze tutaj coś pozbieram. Zjemy. No i już dalszy ciąg będzie w następnym odcinku. Więc dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, oceniacie, łapki w górę. Czekajcie na następne odcinki. No i cześć.